czy jeżeli mamy when we have like a band in the church, like some of them are professional musicians. I mean, can we as a church support them like financially and can we support professional musicians at our church? It is not unusual within the Adventist system. Nie jest czymś wyjątkowym w kościele adwentystów Dnia Siódmego. To actually have music ministers who are actually paid in that role. Aby mieć muzyków, którzy są, którym się płaci, którzy są odpłatnie za swoją służbę. My brother was on a pastoral team in America. Mój brat na przykład był w grupie pastorów w Ameryce. And they employed a music minister. And they had a 9-piece band in their church. Więc oni mieli również właśnie 9-osobowy zespół w swoim zborze. I on był właśnie, znaczy jeden, ten człowiek, który był pastorem do spraw muzyki, był odpłatnie. Był po prostu płacono mu za to. Nie? Był pastorem do spraw muzyki. And because they were in that position, they were able to work together to provide excellence in music. I dlatego, że on w ten sposób to wyglądało, to mogli razem współpracować i naprawdę wysokiej klasy muzykę tworzyć. So obviously every church's finances are different. Więc oczywiście, że w każdym kościele, w każdym państwie inaczej się finansuje pewne rzeczy. But it's really the principle I wanted to get. I know as I said, we're not in the Old Testament temple anymore. Mm-hmm. So we can't just match everything they do, but the principle is that churches should treat music seriously enough that they invest in the musicians and training and good equipment. Więc zasadą, jaką widzimy w tym, oczywiście nie możemy wszystkiego czynić tak, jak było to czynione w starotestamentowych czasach w świątyni, ale zasada jest taka, że kościoły, zbory powinny inwestować w muzyków, w muzykę, w instrumenty, jak również w szkolenia dla muzyków. I mean, I do music for my church, and I do it totally, you know, as I do it totally free of charge. Ja prawda, dzielę się muzyką z moim kościołem. Ja za to nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia. Some feel that they ought to be paid for any little thing that they do. Niektórym wydaje się, że za to, co robią, powinno się im płacić, prawda, muzyką, że powinni być opłacani. But I always advise that, you know, churches should certainly have a good budget set aside for music. Even if it's development, good instruments, maintenance of those instruments, but just giving the message, sending the message that music is important for the glory of God, and it's exclusive and it must be of a higher standard than the world. Więc, ale jak najbardziej kościoły, gdziekolwiek jestem, to doradzam, żeby kościoły, czy też zbory miały odłożony pewien budżet na muzykę, muzyków, na prawda, instrumenty, tak żebyśmy osiągnęli jak najwyższy poziom właśnie naszej muzyki w zborach. And I just want to say that I have appreciated the worship ministry of Daniel and all the others. I have appreciated it very much over the weekend. So. Ja bardzo, bardzo to co widzę tutaj, czyli tak jak Daniel, zespół New Heaven, prawda, i cała grupa, prawda, w jaki sposób muzykę tworzą, jest to dla mnie bardzo budujące. It's evident they're not just coming together and just throwing it all together. But there's been evident preparation and thought and rehearsal. Widać, że nie jest to coś, co po prostu przyjechali, spotkali się tutaj, i sobie coś tam pośpiewają, nie? Nie, widać, że jest to wyćwiczone, przećwiczone, że jest to coś naprawdę profesjonalnego. Thank you. What does it mean to us? Like how do we express harmony is of our thinking. We've got to be in one mind. Więc the way we think is in one mind. That's harmony. Harmonia oznacza, że sposób, w jaki myślimy, nasze przekonanie jest zgodne ze sobą. W tym jesteśmy zgodni ze sobą. And I think harmony involves humility because we're all working collectively to the glory of God. Właśnie harmonię wyraża sposób, w jaki myślimy, ponieważ w ten sposób razem możemy pracować i przynosić chwałę Bogu. Yeah, as I'll talk about a little later, the concept of harmony, of singing different parts. Więc koncepcja całej harmonii i prawda, w różnych singing different parts at the same time. Śpiewanie na przykład w różnych la, 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 la. All at the same time.
rejestrach, o super, yeah. śpiewanie w różnych rejestrach w tym samym czasie. Is actually quite new in Earth's history. Jest czymś nowym w historii Ziemi, nie? It's a few hundred years old. Ma kilkaset lat. So lot of singing was actually in unison, the same notes, same sound. Więc wiele śpiewu kiedyś dawno temu było, prawda, taki jednym głosem, yeah. tak można powiedzieć, jednym głosem. So I mean, the harmonies of heaven, we cannot, in our human minds, we can't really think about what heavenly music would sound like. We don't know. We're not there. Ale jeżeli chcemy zrozumieć, czym jest harmonia muzyki w niebie, no niestety, ale nie zrozumiemy tego tu i teraz. No po prostu nie potrafimy tego objąć naszym umysłem. So I believe when Ellen White wrote those words, you know, our music should approach the harmonies of heaven. I believe that she was talking about the overall sound, our overall attitude towards God, and we being in one mind that we're giving glory only to God. Więc kiedy Ellen White pisała o harmonii, o prawda, w naszej muzyce czy w uwielbieniu, to Ellen White pisała o tym, o byciu jednomyślnym, a jednomyślnie oddawaniu chwały Bogu. Okay, that's a question. In fact, that is known as contrafactor. Więc jest to jako kontrafakt. Kontrafakto, tak, jest coś takiego. And you will discover tonight that actually it's been happening for thousands of years. Więc to, o czym mówimy, czyli właśnie to, o czym Tomek mówił, dzieje się przez tysiące lat, prawda, że słowa do muzyki świeckiej. Maybe even in the Psalms. I być może nawet w psalmach miało to miejsce. How could that be? You got to come back tonight and discover. Jak to możliwe, że coś takiego się dzieje, że do muzyki, która no, nie jest uświęcona, byśmy dali słowa i na odwrót. Jak to się dzieje, że to ma miejsce? Dzisiaj wieczorem o tym porozmawiamy. But it is essential that music and words match. Ale jest czymś kluczowym, żeby muzyka i słowa współgrały ze sobą. That's actually a general musical principle. To jest po prostu zasada, nawet jeżeli chodzi o muzykę, o samą muzykę. We also need to remember that there are associations. Musimy pamiętać, że są pewne również skojarzenia. So if I sang, let's bless his name, let's praise him. Więc jeżeli tak na przykład prawda, tak zaśpiewam, czy też na chwałę Bogu. Then Michael Jackson fans, because I'm bad, you know it. Więc wtedy wiadomo oczywiście, że śpiewam piosenkę Bad Michaela Jacksona, nie? Yeah, so that connection is too strong. Więc to połączenie, to powiązanie jest zbyt mocne, prawda, zbyt mocne, żeby prawda, wykorzystać tą melodię do tych słów. And it could be totally, inappropriate to do. I może być czymś niewłaściwym, żeby prawda, do tej melodii takie słowa prawda, wyśpiewać. But there's no real simple answers, really, because somebody may say, well, you're using something that was for a different purpose, you're now rededicating it to the glory of God. It's a great thing. Ale nie da się jakiejś, że tak powiem, tutaj zasady, takiej twardej zasady ustalić, bo ktoś inny może powiedzieć, wykorzystanie muzyki, dodanie do niej odpowiednich słów i wykorzystanie tego na chwałę Bogu może być czymś wspaniałym, może być dobrym pomysłem. And it's a tricky thing. That's why I mentioned that the instruments, which are called the godly instruments, were actually the same as the instruments in the pagan cultures. Więc dlatego właśnie mówię, że dlatego mówiłem i wymieniałem instrumenty, które były użyte w świątyni i te same instrumenty były również użyte w pogańskich kulturach w innym celu. But the purpose to which they were used with sanctified trained minds was different and appropriate. Ale to, do czego były wykorzystywane przez osoby, które prawda miały na myśli oddanie chwały Bogu, uświęcony umysł, no to czyniło, że te instrumenty mogły być wykorzystane we właściwy sposób i były wykorzystywane we właściwy sposób. It's a very complex answer and it requires more time. If I try to answer it, I'm going to have to do all the way, but it's difficult to answer the question all the way, but it involves so many things. Żeby odpowiedzieć na to pytanie,
To pytanie jest bardzo skomplikowane i odpowiedź również nie może być prosta. Musielibyśmy naprawdę skomplikowanej odpowiedzi udzielić i tak jak pastor mówił, jeszcze będziemy o tym rozmawiać. But the guide I would say is what is the end goal? What is being achieved through it? Ale najważniejszym, czyli takim celem, który powinien nam przyświecać, jest to, co chcemy przez to osiągnąć, co osiągamy czyniąc to, prawda? Taki... If God is glorified, if God is glorified, truly glorified, then that's what we want. Jeżeli Bogu jest oddana chwała w ten sposób, tak prawdziwie oddana chwała, to osiągnęliśmy cel. And if he's not, that's what we don't want. A jeżeli nie jest, no to tego nie chcemy. But I can't say this and that and that and that will just automatically glorify God because it's not that simple. Ale nie da się znaleźć jakiś punktu i powiedzieć tak, jak zrobimy to tak, tak i tak, to osiągniemy cel, Bogu jest oddana chwała. No nie jest to takie proste. Underlying principles don't change, but the actual practices and the creativity will change. Więc zasady są niezmienne. Ale praktyka i kreatywność, którą wkłada się w to, no to się zmienia w miarę postępu czasu. Dobrze, jesteśmy gotowi. W takim razie to startujemy. Pytanie pierwsze. Jak zrozumieć słowa Ellen White o nieużywaniu czy niestosowaniu jazzu w muzyce religijnej? Okay, how to understand Ellen White's words about not using jazz music in Christian music? I podobne pytanie w adwentystycznej muzyce są wspomniane gatunki takie jak blues, jazz, rock, które nie powinny być używane w naszej muzyce. Czy są faktycznie style muzyczne, które są... które nie powinny jakby być stosowane w muzyce religijnej. Czyli are there any genders of music like mentioned jazz, rock, so on, which shall not be used according to the church law? I have just okay. Daniel to help. Mm-hmm. Yeah. So I'll answer the first question about jazz. Pierwsze pytanie o jazz. The question is, what does Ellen White say about jazz? Co Ellen White pisała o jazzie? Nothing at all. Nic. She was dead before it's been invented. Była martwa zanim jazz został wynaleziony. It's a style of music which is after Ellen White's time. To jest styl muzyki, który powstał po Ellen White, więc it's not Ellen White who mentions jazz. To nie. I believe in the church manual. W podręczniku kościelnym. In the church manual there has been something like jest coś takiego, że music of a jazz or rock nature, I think it mentions that. Że muzyka typu albo natury jazzowej, rockowej. But I believe Ellen White died in what's 1915? Yeah. Yeah, and jazz came around in 1920. Jazz zaczął się w 1920, więc so that doesn't exist. And to nie istnieje. I think it's not useful to list genres. Myślę, że nie ma sensu dawać jakby listy gatunków. I mean, I will be covering this subject tomorrow. Jutro będziemy o tym mówić szerzej. About, you know, what makes a genre of music. Co stanowi o gatunku muzycznym? Because what, I mean, what is rock? Powiedzmy sobie, co to jest rock? Now, some of you from Ukraine, I was there a few years ago. Byłem na Ukrainie kilka lat temu. And I played the modern Luther rhythm. I grałem luterański. The rhythm of his Ein Fester Burg song. Aha. So I played. Aha. O, Warownym Grodem grałem. Tak. W tej wersji nowoczesnej. And then I played. I potem zagrałem. I played this. Zagrałem to. And I asked the question. I zadałem pytanie. Which one of these rhythms, który z tych dwóch rytmów, is acceptable? Jest do zaakceptowania. Okay. So, here's the first rhythm. Pierwszy. La 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 la. And here's the second rhythm. La
Now, is it a rock rhythm? Czy to jest zły rytm? Or is it a Lutheran rhythm? Czy to jest Marcina Lutra? If I wrote that out in a piece of music, they are actually the same rhythms. Gdybym to rozpisał w nutach, to jest to samo. So that's an example of how when we say rock, what do we actually really mean? Jeżeli mówimy rock, to musimy się zastanowić, co naprawdę mamy na myśli. Sometimes people think, well, the drums are rock. Niektórzy ludzie mówią, perkusja to rock. But rock also uses guitars. Ale w rocku używa się gitary. Rock also uses the piano. W rocku używa się pianina. Rock also uses the voice. Aha, przede wszystkim głosu. So we get problems when we start picking and choosing which bits of genres are acceptable. Robi się problem, gdy zaczynamy rozprawiać o tym, co stanowi gatunek. And jazz, what is a jazz chord? Some people talk about jazz chords. Co to jest jazz? Czy to są akordy? But some of our hymns use what we might call jazz chords. Używają typowo jazzowych akordów i rozwiązań. Now I'm not a musician who can play with chords and with all kind of notes. Nie jestem muzykiem, który potrafi grać akordami, nutami i tak dalej. But when I have these discussions with people, when I have these conversations with people about styles. Ale kiedy rozmawiam, dyskutuję z ludźmi o stylach, what I often find is that eventually the issue that really lies deeper in is not so much what type of style was used, whether it was rock or jazz or blues or whatever. To nie ma znaczenia, jaki styl był użyty, przyczyna leży gdzieś głębiej. But it was the lifestyle that went with it, the way that it was presented, whether it was very sensual, where it was very a big and very show off. Ta opinia wzięła się ze sposobu przekazania tej muzyki, z popisywania się nad interpretacji. I mean, I play with a couple of young men in what is called a jazz band. We just call it a jazz band. Gram w takim zespole, nazywamy go zespołem jazzowym, z kilkoma młodymi ludźmi. But our music ranges from all different styles. Ale używam różnych elementów z każdego ze stylów tak naprawdę. But when people invite us and they see the setup, they say like, oh, that's typical a jazz band. Ale jeżeli ludzie nas widzą, zapraszają, to mówią, nie, to jest typowy jazz. I use a very small drum kit. Używam bardzo małego zestawu perkusyjnego. There's an upright bass. I kontrabasu. And then there is the piano and the guitar. Jest piano i pianino i jest gitara. And people immediately have a connotation to it until they start talking with us and we start sharing. I ludzie od razu mają skojarzenie, zanim z nami porozmawiają. And we notice that it's a lot to do with lifestyle and with the way that you present things. It's not so much the music itself that makes it bad. It is actually the people, the way that they can use it or don't use it. I to ma związek ze stylem, ze stylem życia, z pokazaniem, z metodą przedstawienia tego, bardziej niż rzeczywiście z samą muzyką przedstawioną. But also adding to that, you know, I do find it worrying that, you know, the styles mentioned are jazz, blues, rock, and nobody's mentioned classical. Martwi mnie troszeczkę to, że wymieniamy blues, rock i tak dalej, a nikt nie bierze pod uwagę muzyki klasycznej. Because what we've done, we've eulogized, we've look, classical, we say classical is just automatically holy. Co zrobiliśmy? No stwierdziliśmy, że muzyka klasyczna z automatu jest święta. And what I've just showed you a few minutes ago. I to, co wam pokazałem kilka minut temu, to from a rhythmic point of view. I mean, I played you a rhythm. Z rytmicznego punktu widzenia, no przed chwilą to grałem. On the drums here, which were taken just from three of the rhythms, of the many rhythms going on in a classical piece of music. Wybrałem tylko trzy z rytmów, których jest wiele w muzyce klasycznej. And we would say that's all acceptable when it's happening in Brahms. Mówimy, że to jest fajnie, że jest akceptowalne w momencie, kiedy dzieje się to u Brahmsa. But all of a sudden it's off the devil when it's happening on the drums. All of a sudden we say it's off the devil when a nagle stwierdzamy, że jeżeli to jest na perkusji zagrany, ten sam rytm, który wcześniej był grany na skrzypcach, pianinie, czymkolwiek, twierdzimy, że on jest od diabła. And we naturally assume that classical it's all innocent because people dress up in bow ties. Twierdzimy, że muzyka klasyczna jest niewinna, bo ludzie się ubierają w krawat. I walk out as a conductor. Wychodzę jako dyrygent, prawda? Tutaj tego. Dzień dobry państwu. You know, I don't come out as a conductor saying, yeah, everybody put your hands together. Okay, but so it's got that sort of respectability about it. Tak, tak, to nie ma w tym tyle dostojności, tak? Where people began to think that everything about it is acceptable. I w momencie, kiedy jesteśmy właśnie tacy poważni, wszyscy myślą, że to jest akceptowalne. And as I played earlier, a lot of the operas were
in the 19th century, there was a big obsession with the occult and black magic, and many operas were written based on those things. Wiele oper było związanych z okultyzmem, ze spirytyzmem, na podstawie tego były tworzone, więc. But it's fine, we could see a secular opera. Nie, no ale fajnie, to jest teraz opera, możemy sobie pójść. Somebody has a relationship with God who's written a song like I'm coming back to the heart of worship with oh well that's too sounds too like ale słyszymy piosenkę źródło uwielbienia, tak, którą zresztą mieliśmy okazję słyszeć wcześniej i możemy sobie pomyśleć, matko, to jest nie tak, a napisała to osoba, która ma naprawdę łączność z Bogiem. So my answer would always be go back to finding God first, go back to principles. Więc zawsze będę zachęcał do wrócenia do źródła, czyli do Boga, do relacji z Nim. And trust me, as a trained musician, you'll get yourself into a lot of trouble if you start picking and choosing styles. I uwierzcie mi, jestem profesjonalnym muzykiem, wiem co mówię. Jeżeli zaczniecie sobie wybierać style, to wpakujecie się po prostu w kłopoty. Because the style that you like will have a controversial story, trust me. Więc styl, który lubicie, będzie kontrowersyjny. Some of those composers got up to no good. Wrócimy jeszcze do muzyki za chwilę, ale teraz pytanie o teatr. About the theater. Jak rozumieć wypowiedzi Ellen White, która pisała, że nie można stosować form teatralnych? Ellen White wrote that we shall not use any theatrical or dramatic forms or formulas. I drugie pytanie. And the second one, just connected? Czy chrześcijanin może chodzić do teatru? If the Christian can go, a true Christian, can go to the theater. If they can. If that would be okay or not. Yeah, yeah, yeah. Okay, so the first part of Ellen White talking about that drama or theater or anything like that should not be used in worship. A number of the quotation that I've read about that are part of a bigger story. Duża część właśnie tych cytatów, że nie powinniśmy gdzieś chodzić, czegoś używać, czegoś robić, jest jakby częścią wyrwaną częścią z większej wypowiedzi, z większego tekstu, tak? There is a couple of articles that often are being quoted where she keeps on repeating that we should not have this kind of show, this kind of entertainment, this kind of theater within our worship. Jest wiele cytowanych fragmentów, gdzie ona mówi właśnie, że nie powinniśmy zrobić tego, mieć takich przedstawień czy innych. But she talks about a performance that was urging for people to applaud. And in that same chapter, she keeps on reading like, applause should not be done, applause should not be given. We should not be constantly seeking for applause. Mm-hmm. Tu chodzi o klaski, że tych oklasków nie powinno być i tak dalej, i tak dalej. So my understanding from reading that is, because I'm still reading something that was written in letters, a long time before I was born. Moje zrozumienie tego jest takie, że skoro to są listy i te listy są jakby zamieszkłe już dosyć w przeszłości. Is that she is writing to someone who wrote her a letter of being upset about what had happened? Że ona po prostu ma odpowiedź na czyjś list z powodu tego, że ktoś był niezadowolony bądź smutny z jakiegoś powodu konkretnego. And having all this kind of applause, this kind of glorifying the actors. I to mogło chodzić o to, że oddawano chwałę, jakby chwalono, wielbiono w jakiś tam sposób aktorów czy muzyków. And then yes, she does wrote in words then like this should not be in our place of worship. This does not fit. This is not right to have in our time of worship. I rzeczywiście pisze tak, że to nie jest odpowiednie, że to nie jest słuszne w takim miejscu jak kościół, powiedzmy sobie. And I agree with her on that. I absolutnie się z nią zgadzam. You see, as a pastor, the way that I stand behind the pulpit and I preach is not the way I talk to my wife at home. I uwierzcie mi, jak stoję za kazalnicą, za pulpitem, to nie mówię w ten sposób do żony, wierzcie mi. It's not the way that I talk to Ken when we're flying back home in the plane. Nie tak rozmawiam z Kenem, jak wracamy do domu. I do, in a way, act a little bit. No, siłą rzeczy gram. And why do I do that? To make hopefully the point clear. So I do sort of exaggerate a little bit more than what I normally would do in my normal way of language. Oczywiście odrobinę wzmacniam, wyolbrzymiam pewne emocje, pewne gesty, pewne ruchy. I jest to gra, jest to troszeczkę inne niż normalnie bym to robił. So I don't think that Ellen White was, in my view, was not really pointing towards like there should be no show of any kind of
acting or anything like that, but it should not be in connection with praise and glory and see what we can do here. Chodzi o to, że tu nie chodziło o samo granie czy o samo aktorstwo, tylko o chęć chwały, przyjęcia chwały dla samego siebie. Because then again, what are we doing? We are taking the what we're really trying to focus on. We're taking that away. We should be focusing on God and on worshiping Him and bringing Him the glory and the praise. But now the glory and the praise is towards us, to me as a performer. Skupiamy się nie na tym, co trzeba. Chwała powinna zostać oddana Bogu, a nie chwała nie powinna należeć się mnie jako wykonawcy. Now the other part of the question was, of course, about should we go to the theater? Druga część to czy powinniśmy chadzać do teatru? I find that a very difficult question to answer. No to jest dosyć trudne pytanie, żeby znaleźć na nie odpowiedź. Because I don't think there is sort of like a clear line what we should do or not do. Uważam, że nie ma jednej linii, która oddziela to, co powinniśmy robić, od tego, czego nie powinniśmy robić. I mean, I think that a number of these things are very much connected to in the culture that we've grown up. Jest to ze względu głównie na kulturę, w której się wychowujemy. In the time that we grew up. Czas w historii, w którym żyjemy. In the country where you've grown up. Kraj, w którym dorastamy. I mean, my grandfather and my father would say, you shall not go into a pub. It's not a good place for you. Mój ojciec powie, nie powinieneś chodzić do pubów. To nie jest dobre miejsce dla ciebie. For over 20 years now I've lived in England. Ale już 20 lat mieszkam w Anglii. And everyone, pretty much everyone on a Sunday if they have the time, they go for a pub lunch. I wszyscy w niedzielę idą do pubu na obiad po prostu. And so you go into what is called a pub, but people, it's more like a restaurant. Ale w momencie, kiedy idę do pubu i jest to ten konkretny czas południa niedzielnego, no to jest taka bardziej tak naprawdę restauracja niż typowy pub. I think what is important for ourselves to have a certain filter to which we say like, this is how far I can go with this. This is what is important to me. This is how far I can expose myself to something, knowing that I will be strong. Mm-hmm. Powinniśmy sami zdać sobie sprawę, na ile chcemy też wystawiać się czy narażać się na takie pokusy, na ile jesteśmy silni. I mean, going into a theater, it depends very much, I think, to what are you gonna watch there? What are you gonna see? Why do you go into a theater? Bardzo wiele zależy od tego, na jaki typ sztuki idziemy, co tam zobaczymy, jakie są nasze intencje też pójścia. My grandfather would have said, if you go into the Royal Albert Hall, you should not be there. That is a place of the world. Jeżeli chcesz pójść do Royal Albert Hall, to jest miejsce ze świata, to nie jest miejsce dla adwentysty. Because in the Royal Albert Hall, yes, there are huge rock bands performing. Royal Albert Hall grały kapele rockowe. But there's also beautiful classical orchestras performing. Piękna muzyka klasyczna, orkiestrowa, symfoniczna. There are even huge Christian programs being presented. Nawet wielkie programy, prawda, chrześcijańskie tam były. Where Christians from all of UK and even from Europe are coming together and worship God. I chrześcijanie, protestanci z całej Europy przyjeżdżają wielbić Boga. So I think what we need to be wary of is not to sort of put a sticker on certain places or certain things just because of the name of what it is. Nie powinniśmy stawiać krzyżyka na żadnych z miejsc tylko dlatego, że noszą taką, a nie inną nazwę. Be critical to yourself, to the place that you go to, from what do you find there? What is it that you go there for? And will that build you up? Will that make you a joyful person? Will that also, in a sense, give you a sense like to just appreciate the creativity that God has given into people. Zastanówcie się, jakie są wasze pobudki, dlaczego tam idziecie. I po drugie, co tam zostaniecie, czy ta sztuka, czy cokolwiek tam będzie służyła ku waszemu zbudowaniu, czy też nie. As I said, I went last Christmas in Scotland to what some people would call a theater, but it was just a huge place, and there was this orchestra, and they were playing all kind of classical pieces and other pieces, and I was just with my family there, and we enjoyed the beauty of music and the joy that people had, and I could only say, God, that is so amazing to hear people playing together. W
ostatnią gwiazdkę byliśmy z całą rodziną w Szkocji i to nie był tak naprawdę teatr, to było jakieś miejsce, prawdopodobnie sala, gdzie grała orkiestra, grali różne utwory z muzyki klasycznej i z całą rodziną naprawdę byłem bardzo zbudowany, podziwiałem to, w jaki sposób Bóg uzdolnił tych ludzi i że takie rzeczy w ogóle mogą być stworzone i mówiłem chwała Panu za to. Biorąc pod uwagę muzykę europejską, religijną, jaka powinna być muzyka w naszym kościele? I ktoś tutaj dodaje, że mam problem z rytmem synkopowanym. Przede wszystkim, że nie potrafimy go dobrze wykonać. No, ale... Okay, when it comes to Christian music in Europe, what shall we really play? And I've got a bit of a problem with syncopated rhythms, especially because we can't do them properly. As I said earlier, okay, syncopation is just part of life. Tak jak mówiłem, synkopowanie to jest po prostu część naszego życia. Let me demonstrate. O, zaraz wam pokażę. Okay, so you're walking down the street. Idziecie sobie. Ciap, ciap, idziecie. Somebody else begins to walk. My colleague, please. I stop at a traffic light. He keeps going. Somebody's doing some work. Knock, 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 knock. Some birds are singing. Chirp, 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 chirp. Somebody's talking. Idziemy ulicą, słyszymy odgłosy, okay. Wszystkie. All around us every day is wszystko, syncopated co nas otacza, rhythm. Natura, kroki. If it was a problem, we'd all be... Well, I had somebody once said, we get... The heartbeat stops, or you know, we get a heart attack. And no tak, gdyby rzeczywiście to był problem, to serce by się nam zatrzymało i tym by się to skończyło. Okay, if I was to notate what he said on a piece of paper, which I could do. Gdybym miał zanotować Ken to co mówię. Is the rhythm he's speaking? It's a syncopated rhythm. To jest rytm synkopowany tego co mówię. Having said that, mówiąc to, there are some songs, a lot of modern worship music. Wiele współczesnej muzyki uwielbieniowej uses a way of actually writing where the rhythm is actually quite syncopated. Jest w nich zazwyczaj rytm dosyć synkopowany. And sometimes people find it just difficult to sing. I po prostu ciężko to zaśpiewać na zwyczajnym świecie. I mean, if you notice a lot of national anthems, wiele hymnów narodowych, which are designed to be sung by lots of people, które były zaprojektowane, żeby śpiewało je rzesze ludzi, tend to be a lot more straight rhythm. Mają często bardzo prosty rytm taki. And very often, unless people are really skilled musicians or singers, często jeśli ludzie nie są jakoś tam bardzo uzdolnieni muzycznie. A lot of times syncopation doesn't really work. I syncopa po prostu difficult one doesn't really work. Nie działają, bo nie dajemy rady ich zaśpiewać, jeżeli nie mamy do tego ucha odpowiedniego. But you know, my roots are international. Moje korzenie są międzynarodowe. But obviously I have some African roots. Oczywiście mam korzenie afrykańskie pewne. As my family comes from the Caribbean, which is mixed African and Europe. Moja rodzina pochodzi z Karaibów, więc. So it's just natural. It's natural for me to think in syncopated. It's just dla mnie to jest takie it's not rdzenne, naturalne, żeby myśleć w synkopach. So yeah, so it doesn't cause a problem because it's just a natural dla way. Dla mnie to nie jest żaden problem. Many to genres jest naturalne. Of music. Yeah, and remember that meter in music. Pamiętajcie, where things że metrum w muzyce. Okay, it's only about 1,000 years. Jest 1,000 lat. That they were doing that. So before przez the music would have been flowing freely. Metrum mamy w muzyce, even, tak wcześniej tego nie było. Even Gregorian chant. Nawet chorały gregoriańskie. Laudate Dominum. Okay, if you wrote that in the rhythm in the meter, you actually find it the rhythm is more sort of syncopated. Nawet jeżeli sobie prześledzimy chorał gregoriański w momencie, w którym go podzielilibyśmy na jakiś system metryczny, to wyjdą nam a la synkopy. All right. So I mean, do we all understand what a syncopation is, first of all? Let me just, po pierwsze, czy my w ogóle wiemy, co to jest synkopacja, tak? I ask that because a lot of people do not understand what a syncopation is. Wielu ludzi nie rozumie, co to są synkopy w ogóle. So is this a syncopation? Czy to jest synkopa? I'm doing a drum beat. Is that a syncopation? Czy to jest synkopizacja? Nope. Nope. What is it?
That's a syncopation. A syncopation is where something comes on like an offbeat where we expect it to come da 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 da. Synkopizacja występuje wtedy, kiedy coś nie jest w tym systemie czwórkowym, tylko występuje jakby jako sygnał dźwięk dodany. Dodany w miejscu, w którym teoretycznie nie powinien się znaleźć. Tak on brzmi. Yeah, so a lot of times we mistakenly think that a syncopation is an instrument. What? A syncopation is an instrument. Synkopa to instrument? And it's a musical instrument. A, nie, synkopa nie jest instrumentem muzycznym, żeby tak nikt nie myślał. O, and sometimes people think rhythm is a musical instrument. Niektórzy ludzie myślą, że rytm jest muzycznym. Are you serious? Sometimes people confuse the word rhythm, syncopation with drums. And they think only drums produce that. Yeah, czasami ludzie po prostu myślą, że efekt synkopy czy rytmu należy tylko do jednego instrumentu, którym jest perkusja. Wcale tak nie jest. Synkopizuje się każdym. And a lot of people think that drums are only to do with rhythm, but we have guitars which you can play. Oczywiście gitary mogą grać synkopy. Piano you can play in any old way. Na pianie można. So it's not connected to an instrument. So from a music education point of view, let's not confuse the word rhythm, syncopation. Nie mylmy tych słów rytm, synkopa, nie łączmy z poszczególnym instrumentem. It's not going to harm you. It's not dangerous. To wam krzywdy nie zrobi, naprawdę. Synkopy wam krzywdy nie zrobi. Okej. Okay. Wiele kontrowersji wzbudza Christian Berndal. Zachęca do słuchania wybranej muzyki poważnej i całkowitego odrzucenia współczesnej muzyki chrześcijan. No i jest autorytetem. The very controversial issue is about a guy named classic music. He told us to reject the CCM and stick only to old classical music. I jeszcze ktoś inny dodaje, że korzysta ze źródeł niebiblijnych prac kontrowersyjnych osób. And czy jego wykłady są wiarygodne? One person claims that he's lectures come from biblical sources, controversial sources. What to think about him? Right. First and foremost, I will not talk about an individual. Po pierwsze, nie będę wypowiadał się na temat jednostki. Who is not here to defend himself. Którego tu nie ma, aby mógł się bronić. I will speak about anybody just only in a good light. Tylko mogę się wypowiadać o kimś w dobrym świetle. Brother Bodell has a very powerful testimony. Brat wspomniany ma bardzo silne, mocne świadectwo. So anything I talk about will not be about him as a person, will be about about some of the things which are said, which not only he says, many other people say as well. So I'll talk about the content. Będę mówił nie o nim osobiście jako osobę, ale o tym, co go spotkało, co też wiele osób mówi. Hopefully what I've shown tonight is that this idea that all classical is of God and all modern music of the devil, that is just purely not true. Oczywistą sprawą, o której dzisiaj mówimy, jest to, że nie cała muzyka klasyczna jest. Nie możemy pokategoryzować sobie muzyki klasycznej jako tej świętej i muzyki gatunku CCM, czy muzyki bardziej nowoczesnej jako muzyki diabelskiej. The problem we have here is that when we start to talk about genres. Problem polega na tym, że jeżeli zaczynamy mówić o stylach, that's where we fall into a lot of trouble. No, to nam sprawi wtedy dużo, dużo problemów. Because again, as a classical musician, I'm a classically trained musician. Jako muzyk jestem jakby szkolony w muzyce klasycznej. I compose classical music. Komponuję muzykę klasyczną. I conduct classical music. Dyryguję muzykę klasyczną. I'm also a contemporary musician. Jestem również muzykiem współczesnym. I write high energy things with bands and drums and everything. Piszę również na potrzeby zespołów z taką dużą dawką nowoczesnej energii. And I could stand here and do a comparison and we will see many of the same things happening musically. I możemy mogę tu stanąć przed wami i pokazać wam, że bardzo dużo jest takich samych rzeczy, wręcz identycznych w muzyce dawnej, klasycznej i w muzyce dzisiejszej. To się powiela. I could give you 25 years of example. I could be here for the next 25 years giving you examples, but I'll give you one.
Moglibyśmy przez 25 kolejnych lat podawać sobie przykłady, ale oto jeden. In black Pentecostalism, in Pentecostal religion, W religii zielonoświątkowej. Sometimes they get very happy. Czasami oni są tacy radośni. And they will start saying hallelujah in a very excited way. I zaczynają mówić aleluja, aleluja w taki bardzo podekscytowany sposób. Sometimes their body moves with it. Czasami nawet aż się tak zepną. Hallelujah. Ciało się poczuje. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 George Friedrich Handel. Jerzy Fryderyk Handel. Looking at the text patrząc which speaks na tekst, about, który mówi o scene in heaven, sceny w niebie. He says on mówi, when his servant when his assistant came to bring him some food, kiedy asystent do niego przyszedł jedzenie mu przynieść. He saw him crying and zobaczył jak Fryderyk płacze. And he says I've had a vision. Miałem wizję. Widzenie. Of the majesty of God. Chwały Bożej. And it was like God himself was there. I to było tak jakby tam sam Bóg był. Okay, let me give an example of some church music. From the black, muzyka kościelna. From the deep south. Z kościoła zielonoświątkowego. Widzicie, co się dzieje? Jest rytm. Pam, 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 pam. Okay. Czuliśmy to, tak, to ze wszyscy. So, Handel now has this vision. Handel teraz ma tą swoją wizję, tak? And this is what he writes. I oto, co napisał, oto, co napisał. Zobaczcie, synkopa, halleluja, z tym spięciem też. Okay. So you notice what's going on the bass? Widzicie, o co tu chodzi? In black church we do. Dun, 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 dun. It's about joy, it's about energy, it's about release. To jest o wyzwoleniu, o wolności, o tej radości, która tam jest. And the words are hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigns. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For the Lord God omnipotent reigns. Hallelujah. Na wieki i wieki, tak? Yeah. So do you see, this is a, for me, I call it German black gospel. Nazywam to takim niemieckim czarnym gospel. It's the same thing that's going. It's joy. Tam jest it's radość. Seeing the glory of God and all jest you can do chwała Boża i wszystko, co możesz zrobić, to react. Zareagować. As Pastor Gett said, and when the angels see God, their reaction is just to, and the 24 elders in the scripture, their reaction is just to bow before God. That's a spontaneous reaction. Reakcja aniołów jest jedna. Jak widzą majestat chwały Bożej, padają na kolana i śpiewają święty, święty, święty w koło i w koło. And that's what's going on in a lot of music. It's the same sort of reaction that people have. I to jest to samo, co się dzieje w wielu utworach muzycznych. Ludzie mają tę samą reakcję. You cannot just say this has a label called contemporary Christian music. So reject it outright. That's making nie można a judgment. Przypinać metek. That's making a judgment on somebody's motives for writing it. Nie można. Once again. That's making a judgment on somebody on their motives, their reasons for writing it. Uh-huh. Many songs were written out of personal experiences and encounters with God. When you say it's wrong, you've dismissed wiele, that encounter with God. Możemy kogoś poważnie skrzywdzić albo jakąś pieśń, mówiąc, że jest niewłaściwa, ponieważ nie znamy motywów tej osoby, jej osobistego doświadczenia z Chrystusem. And a lot of classical music, there's sacred music and the secular music was the same. I w wielu przypadkach muzyka świecka i kościelna były dokładnie tym samym. Now I've seen in the presentation where it said it's the same because the church influenced the world. Była prezentacja to było takie sama, była tam taka sama była ta muzyka jedna i druga dlatego że kościół miał bardzo duży wpływ na świat. But there was Handel used some of his own secular. They wrote both sacred and secular pieces. No, powiedzmy szczerze, Handel pisał i taką muzykę, i taką, świecką, i kościelną, tak? And Handel borrowed from his own secular music to write his sacred music in the Messiah.
No i sam robił plagiat jakby siebie, tak? W pewnym stopniu przekładając pewne elementy muzyki świeckiej do tej muzyki kościelnej, oratoryjnej. And their music also had controversy in its day. I wtedy ta muzyka też była kontrowersyjna. One last example, if I can give. I ostatni przykład, jaki podam. This was a piece of music which revolutionized the classical world. To jest kawałek, który zrewolucjonizował muzykę klasyczną. The third symphony of Beethoven, the Eroica. Trzecia symfonia Beethovena. Excuse my few wrong notes there. Przepraszam za kilka małych drobnych wpadek, ale. But, well, I talked about wrong notes, but when Beethoven wrote that, kiedy Beethoven to napisał i to zaprezentował. That piece is full of cross rhythm, polyrhythm. To jest mnóstwo, tam jest rytmów, które się przecinają. Mnóstwo synkop. The people said, we can't play this. This is not ludzie playable. Mówili, z tego się nie da grać. It's loud. To jest głośne. And they say it sounded angry I and aggressive. Takie agresywne, nerwowe. So classical music is not without its controversy or without people więc muzyka saying that we don't accept, we don't understand this sort of music. Even Bach. Nawet Bach. Criticized. Tak, Bach był krytykowany, że jest zbyt nowoczesny. As example of great holy music. But he was criticized as well. So tak to wygląda. Tak. Ponieważ mamy już 21, więc może ostatnie już pytanie. Jeżeli nam czasu zostanie, to może jutro znajdziemy jeszcze chwilę czasu. It, right? Is it okay with you? Last question. Czy są jakieś gatunki muzyczne, które są absolutnie niedopuszczalne w wielbieniu Boga? Are there any certain types of music which are totally unacceptable. I think they are talking about very hard rock, metal and all this, you know, all this stuff. I jest jeszcze takie dodatkowe do tego pytanie. A little bit of additional czy one? Ta ocena nie jest zależna od kultury kraju danego? Is our judgment based sometimes on the country the music comes from, or the situation takes place? The criticism takes place, right? Like it's connected to the culture and which people are there and they are exposed to it. Yes, yes, yes. I mean, we're all exposed by our culture and by the place where we grow up. That is life. And you can't escape that. Jesteśmy wystawieni na różne czynniki w kraju, w miejscu, w którym jesteśmy, żyjemy i tego się nie ucieknie. But would there be certain types of music that you would say like, well, this is like unacceptable, or this is not fitting? Są jakieś typy muzyki, które po prostu nie pasują, nie są stąd. Well, as I said in my presentation, tak już mówiłem, if I were to pastor a church with 30 members, gdybym był pastorem, miałbym 30 członków. And out of the 30 members, about 20 of them or 25 of them are mostly elderly. Gdyby 90 bądź więcej procent z nich było ludźmi w podeszłym wieku. I would personally already think that certain music that I at the moment have no problem with would not be fitting in that setting as a pastor. Uważam, że in the church. Pewne typy muzyki nie zagrałbym po prostu ze względu po prostu na nich, po prostu nieodpowiednie dla tej grupy wiekowej. But you see, once you start traveling around the globe. Ale jak zaczynasz podróżować dookoła świata. And you get exposed to all these different types. I widzisz te wszystkie, tą samą różnorodność tej muzyki. And you go to the different churches and do różnych kościołów. And a lot of them are Adventist churches. I wiele z nich jest adwentowych. And you come to an Adventist church that is full with people from India. I widzisz kościół adwentowy z ludźmi pochodzącymi z Indii. Music that honestly normally when it happens to appear on my radio in my car, I switch to a different channel. I powiem wam szczerze, że jak słyszę tego typu muzykę, którą tam słyszałem, to przełączam stację radiową. It makes me very nervous. Sprawia, że się czuję tak nieswojo, tak jestem nerwowy. It's very busy in my ears. It's what? It's very busy. Aha, jest taka ciężka dla ucha. But this fits very much to a number of people. I mean, we have in England now several Adventist churches where people from India and Pakistan, they come together there to worship as Adventists.
I nawet w Anglii mamy zbory złożone z ludzi pochodzących indyjskiego pochodzenia. And they have these Indian music instruments. I mają te instrumenty i tę indyjską muzykę. And I've been there a few times. I byłem tam kilka razy nawet. And when I see the people worshiping on that music. Jak widzę ludzi wielbiących tą muzyką. I notice how my mind starts to become. Widzę jak mój umysł. More careful in just pushing it away. Robi się bardziej otwarty na nowe rzeczy, jak widzę, jak ludzie wielbią za pomocą tej muzyki. Because for these people it worked and it's their language, their music language. Bo ta muzyka jest ich językiem, ich sposobem przekazu. Now, I'm saying this because I also, over the years, have made friends, lots of friends outside my circle of Adventists. Mówię o tym też, bo mam wielu przyjaciół spoza jakby kręgów adwentowych. And we say that that's important because if we were only to stay among one another and constantly affirm one another in our faith, yeah, that's wonderful, but God said, reach out and meet other people. To jest piękne, jeżeli wspieramy się w wierze, jesteśmy razem w społeczności, ale Jezus mówi, wyjdź i pozyskaj ludzi. Now some of these friends that I have, they are into heavy rock music. Niektórzy moi przyjaciele są bardzo, bardzo lubią no, ciężkiego rocka po prostu. It's not my style of music at all. To nie jest mój styl. I can't feel it, I can't sort of connect to this is the really heavy rock music. Nie potrafię się z tym zgrać, nie leży mi to, taka naprawdę ciężka rockowa muzyka. I think it's even something called like death rock. A to jest taki death rock, death metal. Where you got people just screaming and I can't understand a word. Gdzie ludzie się po prostu drą, zdzierają gardła, jest tam bardzo bardzo dużo hałasu. Now for me personally I cannot relate to that. Szczerze, ja nie potrafię się z tym zidentyfikować w żaden sposób. It is something that is foreign to me. To jest coś zupełnie obcego dla mnie. And I find it very difficult to see in that setting to use that music in a moment of worship. I w moim odczuciu ciężko byłoby użyć takiej muzyki do wielbienia. Because remember what we also said today is worship is a part of communication, communicating a certain message. Pamiętajmy to, o czym mówiliśmy wcześniej, że wielbienie jest metodą komunikacji, metodą dialogu. And to be able to communicate a certain message, you need to be able to hear it. I żeby przekazać jakąś wiadomość, no to trzeba ją tak przekazać, żeby ją ktoś zrozumiał. I mean, I love it that what Ken was earlier saying about this the worship that Miriam they come through this Red Sea and then they have this massive outburst of worship and praise. Jak przeszli przez Morze Czerwone, to bardzo mi się podobało, jak Ken mówił, że to był taki wybuch po prostu pozytywnych emocji, pozytywnej energii, która naturalnie się z nich wylała, przekazując wiadomość, tak? And it's clear that worship was geared towards God and was clear the purpose of it. Było jasne, gdzie jest skierowana ta chwała, to wielbienie, do kogo skierowana i w jakim celu, z jakiego powodu również. And then the next moment you read about that they're worshiping a calf and there's a whole worship going on. I chwilę potem widzimy znowu wielbienie, jest ten cielec i but it's out of control. Ale to już jest poza jakąkolwiek kontrolą. And so for myself personally I feel that there is definitely a certain line. I ja osobiście uważam, że jest pewna taka granica. But these friends at the same time are worshiping Jesus, they say. They say that they are worshiping Jesus with that type of music. Oni mówią, że wielbią Jezusa tym typem muzyki. And for myself then I step back. A ja sam jednak robię krok w tył. And I pray for them. Modlę się za nich. I pray with them. Modlę się z nimi. I'm honest to them. I said like I can't go with you in this. Nie włączę się w to. Nie poprę was. And then I think to myself, I have to leave it to the judgment which God only has. I mówię, nie będę tego oceniał, przepraszam. Zostawię Bogu ocenę. In the end God is the one who will judge us. Tylko Bóg będzie nas sądził. My nie powinniśmy siebie osądzać nawzajem. And so all I can do is just have certain limitation for myself, certain places that I will go that I feel like this is okay, and there are certain places where I feel like no, that's not okay. But I will not put it on other people, say like, so you should not go there either. It needs to be a personal
sort of study a personal decision. Wszystko, co mogę zrobić, to postawić samemu sobie pewne granice, pewne bariery, których nie chcę przekraczać, ale nie mogę innych sądzić, ani mówić im nie rób tego czy tamtego z jakiegoś powodu, bo ja tak robię. Tę ocenę zostawmy Bogu. Drodzy, zostały cztery pytania, ale jak wiecie, cztery pytania to jest około 10 minut odpowiedzi na jedno pytanie, tak żeby odpowiedzieć no, rzetelnie na wasze pytania, więc myślę, że może jutro znajdziemy czasu jeszcze, także tylko odkładamy na noc te pytania, jutro być może jeszcze ktoś będzie chciał złożyć jakieś pytanie, no to bardzo proszę. Ale do tych czterech na pewno jutro wrócimy. Chciałbym wam podziękować serdecznie za złożone pytania naszym gościom. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi i za czas, jaki poświęcili. Thank you very much. Dziękuję bardzo.